Panie prezydencie, to osiedle prezentuje się naprawdę okazale. Czy mogę ścisnąć dłoń tak wybitnej postaci, bohatera Solidarności, zdobyciela Gdańska, Słońca Bałtyku. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, prosimy o nożyczki. Teraz nastąpi uroczyste przecięcie wstęgi tej wielkopłonnej inwestycji. Panie prezydencie, proszę bokanem się odwrócić. Tak jest. Teraz proszę Państwa, orędzie do narodu gdańskiego. Proszę uprzejmie. Proszę Państwa, ja jeszcze tylko gwoli wyjaśnienia. Pan prezydent mówi specyficznym językiem, mówi językiem propagandy. Dlatego przygotowaliśmy tłumacza, który jest w tym języku biegły i dla Państwa przetłumaczy orędzie prezydenta z propagandy na język polski. Na ludzki, tak jest, na ludzki. Słyszeliśmy raz, że prezydent Adamowicz też mówił, nie wiem czy Bartek pamiętasz, ludzkim językiem, to było w Wigilię 2009 roku. Moi drodzy, gdańszczanie i gdańszczanki. Frajerzy! Dziś spotykamy się, aby wspólnie cieszyć się z ukończenia kolejnej inwestycji. Ja bym mógł pochełpić się przed kamerami. Jak wiecie, moi drodzy, Gdańsk w chwili obecnej wykorzystuje swoje 5 minut, prowadząc inwestycje na niespotykaną dotąd skalę. Efekty tych inwestycji wszyscy odczujecie już wkrótce. Szczególnie, kiedy dostaniecie czynsz i rachunki do zapłacenia. Musimy wykorzystać wielką szansę, jaką daje nam Unia Europejska, która na każdą wydaną z kasy miasta złotówkę dokłada drugie tyle. Tyle też zarobią zachodnie banki, udzielając nam kredytu. Możemy wiele zyskać. Dla właścicieli samochodów więcej dróg. I benzyna niedługo po 10 zł. Dla fanów piłki nożnej wydarzenia sportowe na pięknej Baltic Arenie, gdzie mecze będziemy oglądać całymi rodzinami. Bilety już od 100 zł na osobę, bo biedni to kibole, a takich tu nie chcemy. A jest oczywiście wielkie emocje turnieju Euro 2012. Oglądane na Placu Zebrań Ludowych, bo połowę stadionu zajmą VIP-y. Dla przedstawicieli teatru, przedstawienia w Nowym Teatrze Szekspirowskim. Oczywiście dla odpowiednio urodzonych wielbicieli, żeby książę Karol nie musiał cierpieć, pijąc koktajle w towarzystwie plebsu. Dla wszystkich gdańszczan, duma z osiągnięć wielkich bohaterów Solidarności. Czyli Bolka, Becerowicza i oczywiście mnie samego. Nie zapominajmy też o stojącej tu miejskiej hali sportowej. Wstęp za okazaniem zaproszenia i legitymacji Platformy Obywatelskiej. Deklaracje członkowskie do pobrania po przemówieniu. Jak widzicie, ciężko pracuję, aby spełniać swoje wyborcze obietnice zgodne z moim hasłem. Z dala od polityki głosuję na Branka, aby żyło się lepiej. Aby żyło się lepiej wszystkim hipokrytom. Mam nadzieję, że moja ciężka praca na rzecz Gdańska i brak czasu dla rodziny zostaną docenione. I radni znowu podniosą mi pensję. Uważam, że pracuję równie ciężko, jak Hanna Gronkiewicz-Waltz. Dlatego powinienem zostać najbogatszym prezydentem w Polsce, a nie tylko drugim najbogatszym. Wracając do inwestycji. Powtórzę, aby wbić to wam do tych pustych pół. Przyniosą nam one niewyobrażalne korzyści. Dlatego nie możecie ich sobie wyobrazić. Ale... Bo zawsze jest jakieś ale. Żeby zdobyć pieniądze, same kredyty nie wystarczą. Pensje waszych dzieci i wnuków to za mało. Dlatego musimy przeprowadzić reformę zasad przyznawania pomocy społecznej w zakresie regulacji stawek czynszowych na mocy wieloletniego planu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym. Czyli podnieść wam czynsze o 150%.
Oczywiście chcemy otoczyć szczególną opieką osoby najuboższe. Wszystkim, których nie będzie stać na czynsz, pomożemy. Przesiedlających do kontenera. Zapewnionych przez miasto mieszkaniach socjalnych czynsze będą o wiele niższe, a opłaty, na przykład za energię, każdy najemca będzie pokrywał tylko w takim zakresie, na jaki go stać. Bo prąd będzie się włączał tylko po wrzuceniu monety. Zresztą poproszę o krótką prezentację przedstawiciela deweloperów. Witam szanownych panów. Zapraszamy deweloperów i witamy serdecznie. Czy ja również w blasku prezydenta mogę ścisnąć dłoń szanownych pań? Teraz prosimy o wypowiedź przedstawicielkę deweloperów. Również będzie tłumaczone, bo deweloperzy bardzo szybko nauczyli się tego języka Pawła Adamowicza, języka propagandy. Czy panie będą mówić na zmianę, czy jak? Kabel jest trochę krótki, więc... Witamy państwa bardzo serdecznie. Dziękujemy prezydentowi za możliwość dodania kilku słów. Paweł, zasłużyłeś na nagrodę. Nasza firma SMTM od lat jest znana z tego, że działa głównie charytatywnie i wcale nie dla zysku. Nasze fortuny to spadek po prababci. Tym razem postanowiliśmy w ramach partnerstwa prywatno-publicznego pomóc rozwiązać problemy mieszkaniowe gdańszczan. W budowlance można się nieźle nachapać. Dlatego wybudowaliśmy to piękne osiedle w ramach projektu Kontenery za grunt. Jako zapłatę biorąc od miasta jedynie kawałek lasu na Ujeścisku, które niedługo nam przekształcą na działki budowlane pod osiedle dla bogaczy. Oczywiście, aby maksymalizować powszechną korzyść, w transakcji wiązanej wzięły udział różne również inne podmioty. Konkretnie, kuria biskupia, która dostała pałac za symboliczną złotówkę na otarcie łez po Stella Maris. Dlatego dziś oddajemy do państwa dyspozycji to nowoczesne osiedle kontenerowe wykonane z kartonów najnowszej generacji. Powszechnie stosowanych w transporcie, głównie pod banderą nigeryjską. Teraz będzie prezentacja techniczna kontenerów. Ściany zapewniają doskonałe warunki termiczne dla mieszkańców. Piekarnik w lecie, zamrażarka w zimie. Jak już wspomniał prezydent, wszystkie instalacje grzewcze są na prąd, zgodnie z najnowszymi regulacjami Unii Europejskiej. Liczniki działają na monety, aby każdy mógł płacić tyle, ile chce. A jeśli nie masz czego, to niech sobie zamarznie. Osiedle zbudowaliśmy w takiej lokalizacji, aby ułatwić mieszkańcom znalezienie źródła utrzymania. Mogą zbierać puszki po imprezach na arenie. Planujemy kontynuować współpracę z miastem i każde kolejne osiedle będziemy stawiać w takim miejscu, aby było to jak najbardziej korzystne dla mieszkańców, aby mieli blisko do zakładów pracy, do rafinerii, fosforów albo wysypiska na żadłkach, aby mieli bezpośredni dostęp do dostawców energii z planowanej elektrowni atomowej albo, miejsc wydobywania gazu łupkowego, aby wreszcie mogli cieszyć oko interesującym krajobrazem. Na przykład podziwiać hałdy na Wiślince. Jeszcze raz dziękujemy i mamy nadzieję, że będziecie zadowoleni ze swoich nowych kontenerów. Bo my z waszych kamienic zadowoleni będziemy na pewno. Dziękujemy przedstawicielom deweloperów. Wielkie brawa. Głos słusznie ponownie oddaję prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi. Widzicie państwo? Oto właśnie zalety partnerstwa publiczno-prywatnego w Gdańsku. A wy żyją się lepiej! Wszystkim cwaniakom! Oczywiście, oprócz finansów, ważne są jeszcze sprawy zasadnicze, a mianowicie demokracja. Chcę wsłuchać się w głos ludu. Dlatego wszyscy tu zebrani będą mogli wspólnie podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą nowego osiedla. Będziecie mogli wybrać jego nazwę. Ale zanim przejdziemy do głosowania, chciałbym wręczyć wam, moi drodzy, skromną formułę. Ha, 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 przekupię was, frajerzy. Każdy dostanie dziś garść pieniędzy. Proszę. Ja widzę, że prezydent przygotował, proszę państwa, 1000 złotych dla każdego. Chętnie pomogę, panie prezydencie. Jest więcej. A, to jakieś małe liski.
małe liski będą kręcić się wśród państwa i rozdawać 1000 zł dla każdego! Platfusi! Dla nas też! 1000 zł dla każdego! To minus, tak? Ale, minus! Ale, no to jest szczegół taki drum. Proszę państwa, każdy dostanie dzisiaj do ręki 1000 zł od prezydenta Pawła Adamowicza. To się nie chce wierzyć, proszę państwa. No przecież Dolek już kiedyś mówił, że każdemu da 100 milionów. Nie dał. A Paweł Adamowicz jest większym bohaterem w sierpniu niż Wałęsa, bo skoro mówi, że da 1000, to od razu Lisicki daje. Brawo! Poczekamy jeszcze chwilkę, nikogo nie będziemy wykluczać, każdy dostanie do ręki 1000 zł. Ten bandek z tyłu, co stoi taki podobny do prezydenta, to jest jego brat bliźniak, proszę państwa, z jednej maciory. Nie chodziło o ochroniarza, który stoi za barierką. Proszę państwa, ja myślę, że już prawie wszyscy dostali do ręki 1000 zł. Proszę państwa, dla was też dajemy po 1000 zł na osobę. Zapraszamy. Proszę słuchać prezydenta tylko. Dwójce dajcie. W międzyczasie przedstawię wam, moi drodzy, trzy propozycje nazwy osiedla. Propozycja numer 1. Osiedle imienia króla Pawła Adamowicza Wielkiego. Propozycja numer 2. Osiedle imienia błogosławionego Pawła Adamowicza. I propozycja numer 3. Jana Pawła 2. Osiedle imienia Pawła Adamowicza Słońca Bałtyku. No, to głosujemy. Słońce to nasz obywatelski obowiązek. Dajcie głos, pieski, dajcie. Proszę państwa, głosowanie przeprowadzimy tak, że odczytamy jeszcze raz po kolei te propozycje nazwy dla osiedla kartonowego i państwo swoim aplauzem wybierzecie to, które wam się najbardziej podoba. Czyli słucham, aplauz dla propozycji numer 1, czyli osiedle imienia króla Pawła Adamowicza Wielkiego. Coś cicho. Propozycja numer 2, osiedle imienia błogosławionego Pawła Adamowicza. Czy też propozycja numer 3, osiedle imienia Pawła Adamowicza Słońce Bałtyku. Chyba mamy zwycięzcę. Poza konkursowa propozycja otrzymuje wyróżnienie Pawła Adamowicza Zawsze Dziewicy. Moi drodzy, w takim razie osiedle otrzymuje nazwę osiedle imienia Pawła Adamowicza Słońca Bałtyku. Dziękuję wam serdecznie. To dzięki wam wszystko gdańska demokracja. Brawo! Dzięki waszym głosom, frajerzy, się zanada na stołku. Paweł! 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 A ja z nim! Popularny człowiek. Jak widzimy, Paweł Adamowicz buda powszechny entuzjazm. Wieczorem kolację z księciem Karolem. Nieprawdą jest, jakoby tutaj Cześta nie będzie zadowolenia. Będzie łapanka zadłużonych. Do zobaczenia, kochani. Dziękujemy prezydentowi, dziękujemy bardzo. Wielkie brawa raz jeszcze.